Zobaczymy, który z teamów rozpocznie jeden mecz. Będziemy mieli losowanie, więc zaczekajmy na werdykt sędziowski, rzut monetą. No i zobaczymy, która z drużyn rozpocznie to dzisiejsze starcie. Walkę, to właśnie teraz muszą zdobyć punkty, a defensywa The Crew z pewnością zrobi wszystko, aby ich powstrzymać. No i znów. Wskaźniki, ale defensywa może to uczynić. Podanie do Pernodosa, bo pędzi bardzo szybko. To chyba pierwszą próbę. Wygląda na to, że będzie flaga. Snap i będzie rzut z numerem 25, zawodnik Bielawy. Oj, to się odbiera piłkę, ale szybko i skutecznie zostaje przyjście jeszcze dzisiaj do lokalu. Scena start, godzina 21, after party z The Crew. A tymczasem retur. A dzięki temu wciąż 16-0. Dokładnie tak, 16-0, a 3 minuty i 40 sekund do zakończenia drugiej kwarty. I Kamil Ruda przeda się przez mur, niczym jak przez marionetki. Świetny bieg Benjamina Cicho od tej sztuki. No to piłka automatycznie przejdzie w posiadanie drużyny The Crew. No i wygląda na to, że jednak się udało. Wielkie brawa Benjamin. I jeszcze raz. A więc znowu bieg Benjamina Jonesa. Wygląda na to, że będzie pierwsza próba. A może nawet wiele więcej. A było blisko. Przy piłce Bielawa Owls. Sam z piłką biegnie Benjamin Jones. Czy uda się go powstrzymać? Tymczasem no, na pewno będzie flaga, bo zbyt szybko ruszyli do akcji zawodnicy The Crew. Tak więc ta akcja i to co z nimi... Tak naprawdę byli już kilkakrotnie blisko zdobycia punktów, jednak no wiesz, brakuje od takiego wykończenia. Nie mają tego, żeby wykończyć każdą akcję. Zawsze jednak ktoś z defensu się znajdzie, ktoś zatrzyma. Zwróć uwagę teraz. Przedał się przez pięciu. I kolejna pierwsza próba dla Owls. Udało się zdobyć. W fejsie z numerem 7 gra Jakub Płaczek. O, zobacz, goni go, ale... To jest poziomka. A tymczasem dzisiaj, ale teraz wróćmy do akcji. Podanie niekompletne. Znów flagi na boisku, a więc zapraszamy Sista Crew.